Nie chciałem, żeby Rada Powiatu kolejny raz kompromitowała się w oczach opinii publicznej i w oczach pracowników Starostwa Powiatowego. Uważam, że ten wniosek grupy radnych był niezasadny, a przede wszystkim był niepotrzebny. Procedowanie niejasnych pism, z których tak naprawdę nic nie wynika, stawianie zarzutów nieautentycznych, niefaktycznych, jest ośmieszaniem radnych, jest ośmieszaniem Rady Powiatu, Powiatu Kętrzyńskiego i chciałem, żeby Rada po prostu tego uniknęła. Co Państwo zrobicie, jeżeli starosta zostanie rzeczywiście już odwołany ostatecznie? Ja nie będę się wypowiadała, ponieważ Wasza telewizja nie jest obiektywna. Pokazuje w ogóle w takim świetle nasze wypowiedzi i nas, w jakim Wy chcecie. Naprawdę, nie będę się do Waszej telewizji wypowiadała. A co konkretnie Pani nam zarzuca? Powiedziałam, że nie jesteście obiektywni. Proszę wskazać moment. Nie będę więcej dyskutowała. Dziękuję bardzo.